Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Moi drodzy, Ewangelia, dobra nowina, bardzo skąpo opisuje uczucia Jezusa. Mimochodem wspomina, można powiedzieć, o takich odruchach ludzkich Jezusa. I co ciekawe, ani razu w żadnej z redakcji Ewangelii nie usłyszymy o śmiechu Jezusa. Na pewno niemożliwym jest, by Jezus już choćby jako dziecko, czy później jako dorosły, nie śmiał się. Mowa jest o tym, że Jezus się rozradował. Ale co ciekawe, Ewangelia pokazuje trzy takie momenty. Ewangelia i Nowy Testament, szerzej mówiąc, pokazuje takie trzy momenty, w których Jezus zapłakał. Pierwszy raz, gdy poszedł i stanął przed grobem swego przyjaciela Łazarza. Drugim razem, kiedy zbliżał się do ukochanego miasta Jeruzalem, gdzie wznosiła się przepiękna świątynia, znak jedności wiary, narodu i wiary w jednego Boga, świątynia jerozolimska. O trzecim płaczu wspomina autor listu do Hebrajczyków, kiedy mówi, że Jezus w czasie modlitwy w Getsemani, w Ogrójcu, z głośnym wołaniem i płaczem zanosił do Boga prośbę, by go wybawił od śmierci. Trzy takie momenty. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam moment rozrzewnienia Jezusa, płaczu Jezusa nad świętym miastem Jerozolimą. Bogu dzięki, że jeszcze otwarci katolicy z takiego nurtu poprawności politycznej i tego nie zdążyli jeszcze wykreślić z Ewangelii. Czy Jezus jest politykiem? Czy Jezus był politykiem? Wiemy dokładnie, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie. Nie to było celem Jego posługi, Jego misji, chociaż prawdę mówiąc, takie wobec Niego były oczekiwania. Dlaczego naród żydowski wraz z przywódcami uczonymi w Piśmie odrzucili Jezusa? Przecież czekali na Mesjasza. Ale czekali na Mesjasza według swojego myślenia, upodobania. Był to czas okupacji rzymskiej, więc Mesjasz najlepiej, gdyby przybył na jakimś koniu, najlepiej z potęgą wojska i pogoniłby na cztery strony świata znienawidzonych okupantów. Przy tym Jezus, który potrafił uzdrawiać, wskrzeszać, dawać chleb, wymarzony Mesjasz, tylko zabrakło jeszcze tego momentu, by mógł właśnie z wojskiem zwyciężyć Rzymian. Tymczasem Jezus pokazuje, że o wiele gorsza
tragiczniejsza w skutkach dla człowieka jest nie tyle ta niewola zewnętrzna, co wtedy, kiedy duch narodu, kiedy duch ukochanego ludu jest w grzechu, który zacieśnia mu sposób patrzenia, postrzegania rzeczywistości. Tak, o wiele łatwiej walczyć z taką czy inną władzą, o wiele łatwiej walczyć z takim czy innym okupantem. Można go sobie na wszelki wypadek stworzyć, gdybyśmy mieli ich za mało. O wiele trudniej jest wydać walkę złu, które niepostrzeżenie wchodzi do mojego serca i zmienia mój sposób myślenia, a przez to postrzegania świata. Czyli Jezus w sensie dosłownym politykiem nie był. To dlaczego płacze nad miastem? To dlaczego płacze nad świętym miastem Jeruzalem? To dlaczego wieści jej przyszły koniec, a wiemy, że w 70 roku naszej ery Rzymianie miasto zniszczyli kamień na kamieniu, zrównali z ziemią, tak jak hitlerowcy zniszczyli Warszawę po powstaniu warszawskim. Nie został kamień na kamieniu. Jezus ukazuje prawdziwą Ewangelię, dobrą Ewangelię. Każdy z nas, o czym już ksiądz proboszcz wspomniał we wstępie do Eucharystii, jest osadzony w konkretnych realiach czasu, historii, kultury, narodu. I nie jest przypadkiem to, że narodziliśmy się w Polsce. Przy naszych wszystkich wadach narodowych, przywarach, to jednak naród dumny, który Boga, honoru i umiłowanie ojczyzny wpisał na swoje sztandary. Zatem jeżeli jesteśmy w tym narodzie, jeżeli mówimy językiem polskim, jeżeli dbamy o rozwój kultury naszego narodu, o tradycję, to dzięki Jezusowi znajdujemy dodatkową motywację, by tę ojczyznę kochać, by za tę ojczyznę być odpowiedzialnym, by ten dar tutaj naszego bytowania, przeżywania naszej codziennej egzystencji, codziennego życia, uczynić, można powiedzieć, świętym, zbawiennym. Jezus płacze nad Jerozolimą, nad miastem, ale przecież wiemy o tym, że miasto jest synonimem ludzi, ludzi, którzy w tym mieście mieszkają. Przecież Jezus nie płacze nad kamieniami, nawet nad pięknymi budowlami, bo to przecież nie miasto jako budowla nie rozpoznało swego nawiedzenia. To ci, którzy w tym mieście płaczą, żyją. Jezus płacze zatem nad tymi, którzy ten naród stanowią. I potwierdza to także droga krzyżowa Jezusa. I w tej samej Ewangelii Łukaszowej znajdziemy moment, kiedy Jezusa prowadzą na śmierć, a On, ciągnąc krzyż, dźwigając krzyż, odpowiada płaczącym niewiastom jerozolimskim, by nie nad Nim płakały. Płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Dlatego dzisiaj chcemy wejść w ten płacz Jezusa. Chcemy wejść w Jego łzy i podzielić te łzy także w związku z naszym narodem, naszą ukochaną ojczyzną. Łzy bywają różne. Myślę, że nie ma tu wśród nas człowieka, który by w życiu nie zapłakał. Nawet ci najtwardsi mężczyźni ronili nieraz łzę, może ukradkiem, wycierali czym prędzej, bo może jej się wstydzili. Mogą być łzy niemocy, bezradności, kiedy człowiek patrzy na wszystko, co się dzieje i nie jest w stanie
inaczej zareagować, jak poprzez taki wielki żal. Mogą być łzy, które rodzą się z cierpienia, z choroby, z beznadziei, także tej choroby wewnętrznej, która gdzieś pożera człowieka i odbiera człowiekowi nadzieję. Ale mogą być też łzy buntu, gniewu, wzburzenia, których ostatnio na naszych ulicach wiele padło. Tak, te wszystkie łzy odnajdujemy w naszym Zbawicielu. I chcemy zapłakać nie tyle nad naszą ojczyzną, co bardziej chcemy zapłakać nad sobą i nad naszymi dziećmi. Niekiedy bywa przy konfesjonale płacz, taki prawdziwy, z serca, przejęty żalem, gdy człowiek staje wobec prawdy i ta prawda powoduje w nim wyrzuty sumienia i człowiek rzeczywiście chce życie swe odmieniać, łzy skruchy, łzy przemiany. I o takie łzy dzisiaj chcemy prosić. Nie chcemy prosić o łzy ckliwości, ale chcemy prosić o takie łzy, by te nasze życie poruszyło wreszcie sumienia. Nasze, nie cudze. I by nasze łzy spowodowały, że zaczniemy zmieniać nasze postępowanie. Śpiewaliśmy na początku tej Eucharystii pieśń, hymn o Maryi, która jest z dawna Polski królową. I od razu nasza myśl biegnie na Jasną Górę, do Czarnej Madonny. A jeżeli na Jasną Górę, to płynie nasza myśl do słów apelu jasnogórskiego, który zaczął być, można powiedzieć, takim hymnem Kościoła. A w nim odnajdujemy trzy słowa, które mogą opisać całe nasze życie, także życie naszego narodu. Jestem, pamiętam i czuwam. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Co to znaczy jestem? To znowu pytanie o własną tożsamość. Jesteśmy świadkami tego, jak wielkie dokonują się przemiany także w tej dziedzinie, w dziedzinie tożsamości. Można zadać pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem jako Polak? Kim ja jestem jako człowiek wierzący? Bo przecież tutaj żywię te nadzieje, ugromadzili się ludzie wierzący. Kim ja jestem? Zobaczmy, jakie zmiany zaszły także w tej dziedzinie. Niektórzy mówią, jestem Europejczykiem. A czy jest taka narodowość Europejczyk? Czy można być Europejczykiem, nie będąc najpierw Polakiem? Aż za bardzo ciągnie to kosmopolityzmem. Niektórzy mówią, jestem człowiekiem wierzącym, a jednocześnie zgadzają się na to, by do świątyni wnosić afisze, plakaty, w których wprost mówi się o aborcji jako prawie wyboru. Niektórzy mówią, że jestem człowiekiem wierzącym, a w swoich opisach o bliźnim, nawet wobec tych niedawno protestujących, nie boją się używać słów podłych, opisujących tych ludzi, cytuję, bydło, suki. I mówią to osoby, które mówią, że są wierzące. Ludzie mówią dzisiaj, że już mężczyzna nie jest mężczyzną.
Jeden z nich prosi, by mówić do niego, proszę pani. Ale w innym wywiadzie dodaje, że nie czuje się ani panią, ani panem. Jak głęboko zraniona jest tożsamość. Czy człowiek, który nie wie, kim jest, jest w stanie budować swoją rzeczywistość? Dziwimy się, że nasze dzieci wyszły na ulicę. Ilu z tych dzieci nie ma normalnej, pełnej rodziny? Ilu z tych dzieci nie ma do kogo powiedzieć ojcze? Nie ma do kogo powiedzieć matko? Bo kryzys, i to potężnie, dotknął nasze rodziny. Dotknął oświatę. Rodziny dotyka także Kościół. To bardzo ważne, by mieć świadomość, kim się jest. Bo z tej świadomości wynika całe życie. Wspomnę taki moment, kiedy jeszcze jako klerycy jeździliśmy do domu dziecka. Dzieci najczęściej porzucone przez rodziców. Tuliły się do każdego, kto okazał im choć trochę uwagi. Mogły być kupione, że tak się wyrażę, odrobiną czułości, zwykłej ludzkiej uwagi. Można powiedzieć, że dotknęło ich poczucie braku tożsamości. Bez rodziców, kim jest dziecko? I tu dotykamy drugiego momentu, drugiego wymiaru naszego narodowego, kościelnego hymnu, że tak się wyrażę. Pamiętam. Pamiętam. To przeszłość. To historia. To, co stanowi o moim dzisiaj ja. Bogu dzięki, że możemy świętować tak wiele chlubnych rocznic naszej ojczyzny. Dzisiaj rocznicę odzyskania niepodległości, odzyskania wolności, budowania na nowo jedności narodu podzielonego pomiędzy trzema zaborcami. Na pewno był to kocioł różnych poglądów, myśli, wiar, kultur, ale wspólna ojczyzna. I dziękujemy Ci, dobremu Bogu, za te każde dobro, które dzisiaj mówi o tym, że jesteśmy narodem dumnym. Narodem, który zna cenę swojej historii. Ale jednocześnie jesteśmy świadomi tego, że na te jestem dzisiaj wpływa również to, co w naszej historii zamietliśmy pod dywan. Pamięć musi dotykać również i przede wszystkim prawdy. Mówię to z bólem, bo przecież każdego dnia jesteśmy na nowo informowani coraz większymi obrzydliwościami, niestety prawdziwymi, także z podwórka naszego Kościoła, któremu żeśmy zawierzyli. Tak, jest to problem, można powiedzieć, tak zwanej złotej naszej wolności, która od samego początku, wydaje się, była zbudowana na kłamstwie, na zaprzeczeniu ubeckich uwiązań, na zaprzeczeniu takich czy innych podłości, zachowań, często ze sobą powiązanych. Widzimy, jak dzisiaj jeszcze wielu neguje pamięć żołnierzy wyklętych. Nie brakuje tych, którzy nazywają ich bandytami, wrogami ludu. Raczej trzeba było zapytać o sposób ich mordowania. Młoda Inka, niespełna 18-letnia dziewczyna, zastrzelona za, jak to ujęto, próby obalania władzy,
Cóż ona mogła obalić? Ilu z nich kości dzisiaj spoczywają gdzieś jeszcze pod śmietnikami, pod innymi grobami, poćwiartowane, zalane wapnem, by było trudniej zidentyfikować. To skoro oni byli bandytami, to czy tak odbierają życie ci, którzy nie są bandytami? Czy nawet po śmierci, jakby chcieli mówić bandytów, sami dają świadectwo swojego bandyctwa? Nie da się zrozumieć naszego narodu i nie da się zrozumieć naszej historii, jeżeli nie ogarniemy prawdy, która może będzie bolesna, może będzie trudna, może będzie niewygodna, ale która będzie dla nas uzdrawiająca. I trzeba nam tej prawdy w życiu kościelnym, w życiu narodowym, prawdy. Argumenty, że inni kłamią lepiej albo lepiej kłamali, na nic się zdadzą. I wreszcie już myśl ostatnia. Czuwam. To, co można powiedzieć, opisuje naszą przyszłość. To, co opisuje życie młodego pokolenia, naszej przyszłości. Śpiewamy w hymnie narodowym: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I tak, ta przyszłość rzeczywiście jest znakiem nadziei. Kiedy żyjemy, jeśli żyjemy i kiedy kochamy naszą ojczyznę, to ona wciąż żyje i wciąż jest nadzieja. Ta nasza przyszłość musi stawiać dla nas wymagania. Dokonaliśmy osądu. Dokonaliśmy właściwej, można powiedzieć, oceny rzeczywistości, w której żyjemy. I teraz trzeba nam szukać metod najlepszych do rozwiązania dzisiejszych problemów. Ale trzeba to czynić z całym narodem. Pozwolę sobie przytoczyć na koniec słowa naszego wieszcza, Juliusza Słowackiego. Myślę, że dobrze znane, ale jakże aktualne, choć pisane ze 200 lat temu, może niecałe. Szli krzycząc: Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc: Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał: Jaka? Jaka Polska? Wybaczcie, nie pisowska, ale też nie kodowska, nie peowska i nie PSL-owska. Jakiejkolwiek byśmy partii tutaj nie wstawili. Przypomina się tutaj z potopu moment przejrzenia na oczy Kmicica. Początkowo wierzy w dobre zamiary Radziwiłłów, ale gdy słyszy księcia Bogusława, który porównuje Rzeczpospolitą do płachty czerwonego sukna i każdy, ile może, wyrwie sobie z niej tyle, ile zechce, to wówczas widzi, że chodzi to o prywatę, o własne interesy. Nie chciejmy Polski partyjnej, bo wówczas będą liczyły się dobra partii. To jest potężny wysiłek tych, którzy poszli z hasłem dobra zmiana, by odejść od partyjniactwa, aby mieć na uwadze dobro wspólne, ojczyznę. To także jest zachęta do tych, którzy są z przeciwnych obozów, by porzucić własne swoje interesy
i zobaczyć na to, co przed nami, nie tylko na to, co teraz się liczy. Najlepiej by było, gdyby Polska stała się Boża. Gdyby w Polsce Bóg był wyznawany nie tylko ustami, ale i w życiu. Bo dzięki Bogu człowiek jest w stanie zrozumieć siebie, wie, kim jest. Bo dzięki Bogu mężczyzna wie, kim jest, i kobieta wie, kim jest, i rodzina wie, kim jest. Bo dzięki Bogu prawda jest prawdą. Kłamstwo jest kłamstwem. Dobro jest dobrem, a zło jest złem. Bożej Ojczyzny chciejmy. A wtedy, gdy będziemy umieli uszanować Boga, to wtedy również uszanujemy i drugiego człowieka, nawet jeśli jest po przeciwnej stronie obozu, po przeciwnej strony muru. Za Kaczmarskim chciejmy wołać, by mury runęły, te budowane w życiu społecznym, politycznym, ale także w tym życiu rodzinnym, parafialnym. I czyńmy wszystko, co w naszej mocy, zgodnie z wolą Bożą, byśmy tych murów nie wznosili. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy? Amen.